Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie burmistrzu, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan już wie, ile dzieci, ile rodzin, jakich rodzin z iloma dziećmi otrzyma świadczenie rodzinne 500+? No, to się okaże, bo czekamy na złożenie wniosków, ale mamy policzone. Rząd przysłał swoje wyliczenia, przez Urząd Wojewódzki przyszły zapotrzebowania na organizację tego zadania, więc jedyne, co jestem niepewny, i to chyba wszyscy samorządowcy, z czym śpimy źle, to są pierwsze tygodnie funkcjonowania tego programu. Czarny scenariusz, kiedy ten run ludzi od 1 kwietnia, powiedzmy, do 7 będzie chciał złożyć, wszyscy będą chcieli złożyć wnioski. A dziwi się pan, że będą chcieli od razu? Nie, bo ja trochę się dziwię, szczerze mówiąc, tym apelom, żeby nie składać. Nie, ja się nie dziwię, natomiast po prostu znając jakby wady systemu, to znaczy zawsze jest gdzieś jakieś wąskie gardło, które trzeba przepchnąć. Zdaję sobie sprawę, że mogą być drobne trudności, ale nie uważam, żeby to był jakikolwiek taki bardzo duży problem, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tego programu. Trzeba sobie po prostu z tym poradzić, wydłużyć dyżury, przyjmować częściej, więcej, trochę dyslokacji zrobić. Myśmy to zrobili. Już nasze dyżury trwają w miejscach, w szkołach. Moi urzędnicy siedzą, szkolą tych, którzy chcą przygotowywać te wnioski, składać, tak żeby było jak najmniej błędów, więc po prostu systematyczną pracą wydaje mi się, że sporo rzeczy można. A pan już taki wniosek wypełniał? Tak, ja jeszcze nie, ale przyglądałem ten wniosek. Szczególnie mnie dziwiły te pouczenia, prawda? Nie wiem, czy pani widziała ten wniosek, był na około 14 stron, natomiast pouczenia są dość ciekawe. I o ile dla urzędników on jest prosty w sensie tego, co ma wypełnić obywatel, to już te pouczenia, muszę powiedzieć, dla mnie nie czytałam. Kto kogo uczy, żeby co robić, no, albo nie robić. Tak, co jest dochodem, prawda? Jakiego rodzaju jakby dochody trzeba brać pod uwagę, za który rok. W przypadku gospodarstw rolnych, że to jest 1/12 dochodu miesięcznego i no są trochę kłopoty. Myślę, że to będzie potrzeba takiej, no chcę powiedzieć, empatycznej roli urzędników. Wydaje mi się, że w pierwszym miesiącu będzie część takich osób, które przyjdzie po prostu z pustą kartką i to proszę mi pomóc wypełnić. I trzeba będzie to zrobić. Urzędnik pomoże? Tak, nie ma innej drogi po prostu. No po to dostaliśmy pieniądze, 2%. Przypomnę, że to są niemałe pieniądze i chcę tutaj jakby powiedzieć też, że bardzo elastyczne. Się dziwiłem tym głosom samorządowcom, prawda, że nie będą dopłacać złotówki. No, ubawiłem się, kiedy pan prezydent Biedroń mówił u was, że nie dołoży złotówki, nawet nie sprawdził, że na koncie już ma pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego, żeby po prostu zatrudnić ludzi. Ale co, nie dołożycie złotówki? Nie będziecie dokładać złotówki? Czy jeszcze na tym zarobicie? No może nie powinniśmy zarabiać na zadaniach rządowych, ale powiedziałbym tak, że ta kwota 2%, przynajmniej w tym roku, w przyszłym roku będzie to prawdopodobnie 1,5 roku, wydaje mi się wystarczająca. To znaczy na to, żebyśmy mieli szczególną sytuację, bo ja miałem Wydział Świadczeń Rodzinnych w urzędzie. Gdynia tylko i Pelplin miały dwie takie sytuacje. Ja zdążyłem w tym czasie przenieść Wydział Świadczeń Rodzinnych do MOPS-u, włączyć, zorganizować. Dzisiaj mamy sesję, zaraz od pani redaktor jeszcze wracamy na gorąco, robimy pewne zmiany. Ale wydaje mi się, że zdążyliśmy remont zrobić i 1 kwietnia powinniśmy być wszystkim gotowi. A ile ludzi będzie przy tym pracować? U mnie zwiększenie będzie o 1,5 do 2 etatu, tak szacujemy, zobaczymy jeszcze jak to będzie w praktyce. Na razie zatrudniliśmy jedną dodatkową osobę, przy czym przeniosłem te osoby, które były w Wydziale Świadczeń Rodzinnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czyli ile osób będzie przyjmowało na przykład wnioski? Nie, no to w zależności tutaj za chwilę będzie pan prezydent Kowalczyk. W Gdańsku to jest 90 osób. Tak, możliwe, ze względu na ilość osób. W Gdańsku to będzie około pewnie tam 24 do chyba do 30 tysięcy. 24 tysiące rodzin, 23 tysiące. Tak szacuję, chociaż wydaje mi się, że to będzie troszkę mniej, a u nas to będzie pewnie też około 2 do 2,5 tysiąca. No zobaczymy, jak będą te wnioski składane, ale w każdym razie uważam, że zresztą nie chcę takiego sztywnego podziału. Już powiedziałem dyrektorce MOPS-u, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby osoby, które mają jakby w zakresie obowiązków świadczenia rodzinne, no nie pomagały przy składaniu wniosków. Również urzędnicy z urzędu. No, to chyba musi być taka sytuacja, kiedy pamiętam były składanie, nie wiem, PIT-ów na koniec, prawda, to w Urzędzie Skarbowym, którym miałem okazję składać, widziałem, że różni urzędnicy schodzili, go przyjmowali, pomagali, potem trwa obróbka merytoryczna, więc tak sobie to wyobrażam, że te wąskie gardła będziemy rozpychali taką siłą ludzi, która będzie potrzebna. A kiedy będziecie fizycznie wypłacać pieniądze? I właściwie kto pana zdaniem najszybciej te pieniądze dostanie? Ja myślę, że tak, że chyba kolejność wniosków będzie jednak decydować, bo chyba to jest jakby tutaj jakoś trzeba przyjąć chronologię. Niewątpliwie każdy wniosek ze względu na formę wypłaty też będzie to ważne, brane pod uwagę, bo proszę zauważyć, że osoby, które nie będą chciały, a są i to z panem ministrem Zielenieckim też na ten temat rozmawialiśmy, że mam część osób, które na przykład mają złe doświadczenia z egzekucjami komorniczymi i od początku mówiły, że nie założą rachunku bankowego po to, żeby te świadczenia otrzymać. mimo że one są zwolnione spod egzekucji, to proszę sobie wyobrazić jednak w Polsce, że no, z rozpędu, z różnego rodzaju takiej, no ja nie chcę powiedzieć rutyny, no ale takiego urzędniczego, komorniczego postępowania często były też zajmowane konta osób, na których nie było pieniędzy. No i musi pan to wypłacić w kasie, jednym słowem. Tak, i będzie to trzeba wypełnić w kasie, więc to na pewno będzie jakby też okazja do pewnej organizacji tego, trzeba zamówić pieniądze, wypłacić i tak dalej. Ale mam taką nadzieję, że sobie z tym poradzimy, że nie będzie tutaj żadnych specjalnych przestojów. Proszę pamiętać, że gminy wypłacają świadczenia społeczne w sporych wysokościach różnego rodzaju. Postępujemy z funduszem alimentacyjnym trudnym, mamy zasiłki rodzinne, świadczenia socjalne, stypendia, więc dajemy sobie z tym radę i sobie z tym programem też 500+ damy radę. Jakie pana zdaniem w takiej gminie jak w mieście, gminie jak pańska, jakie będą skutki takie społeczne wprowadzenia tego świadczenia? Dobre pytanie i myślę, że dopiero będziemy w stanie po roku funkcjonowania tego programu coś powiedzieć, ale no, konsultowałem to z osobami mi bliskimi, znajomymi, tymi, którzy będą jakby z tego czerpali. Większość z nich jednak mówi o jakiegoś rodzaju konsumpcji, to znaczy albo konsumpcji takiej już bezpośredniej, myślę w tych pierwszych miesiącach, kiedy wszyscy odkładali różnego rodzaju zakupy, już tak nawet od znajomych słyszałem, prawda, że zbierają trochę pieniędzy, część będzie składała dopiero w czerwcu, w lipcu, żeby sobie zgromadzić większą kwotę i na przykład wpłacić pieniądze na wakacje. Albo wyjechać gdzieś z rodziną na jakiś dłuższy weekend, albo kupić jakieś tam rzeczy, które odkładali. Sporo też osób mówiło o odkładaniu na potrzeby przyszłej nauki dla dzieci. O ile to będzie jakby w praktyce, no to zobaczymy. Muszę powiedzieć, że ten program strasznie napędzi, wydaje mi się, koniunkturę też taką detaliczną. To chyba już jest pewne, bo też słyszę u mnie, nowy market kolejny chce się budować. No, nie wiem, czy to jest bezpośredni związek 500+, ale osoby, które chcą go budować, nie zaprzeczają, a powstaje wokół Biedronki. A czy to jest tak, że docelowo może mniej osób korzystać z pomocy socjalnej dzięki tym świadczeniom, pana zdaniem, czy niekoniecznie? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które... Znaczy, niekoniecznie musi tak być, dlatego że 500+ wychodzi poza system świadczeń socjalnych i tu będzie tak często, że będą te po prostu się rzeczy kumulowały. Czy docelowo, długoterminowo to wyprowadzi niektóre rodziny z biedy? Myślę, że mogą być takie przykłady, szczególnie w tych rodzinach wielodzietnych, prawda? Ma pan dużo takich rodzin? Mam dużo, mam policzone. Ponad 300. Mamy kartę Pelpińskiej dużej rodziny, mamy te rodziny zdiagnozowane, byliśmy u nich, wręczyliśmy karty, mamy zniżki na żłobki, na przedszkola, na śmieci, na usługi. U mnie w Pelplinie to dość długo działa. Przez rok na tym pracowaliśmy. Jestem zresztą członkiem stowarzyszenia na rzecz dużych rodzin 3+, bo sam mam dużą rodzinę, więc tam współpracowaliśmy. Pan minister, wiceminister Marczuk, który jest też członkiem tego stowarzyszenia. Myśmy przygotowali to rozwiązanie, byliśmy pewni. Ja byłem pewny, że 500+ wejdzie, nie mam żadnych wątpliwości tutaj. Przygotowaliśmy się trochę wcześniej do tego i ten system świadczeń już wokół tego jest zbudowany. A słyszał pan, że może tak się okazać, że w przyszłym roku z powodów oczywiście kosztów, jakie będą wynikały z tego programu, rząd może sięgnąć do Funduszu Rezerwy Demograficznej? Słyszałem, ale słyszałem też dementi ministra Kowalczyka. Wydaje mi się, przecież powiedział, że jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Sięgnąć. To dobrze? To są zawsze rozstrzygnięcia hipotetyczne. Trudno mi to ocenić, czy to dobrze, czy źle. Natomiast na pewno rząd będzie czekał na to, jak ten program zafunkcjonuje, jeżeli chodzi o zwrot jego do VAT-u do budżetu. No bo proszę pamiętać, że z tych miliardów złotych, które zostaną wydane, spora część wróci w postaci VAT-u, jeżeli to będzie konsumpcja. A też wydaje, że taka kumulacja tego programu na koniec roku, pewnie gdzieś tam, czy na przełomie roku będziemy coś wiedzieli, jednak wzmoży wzrost gospodarczy i stworzy nowe miejsca pracy. To nie jest tak, że to jest program zawieszony w próżni. To jest takie keynesistowskie trochę takie narzędzie, które po prostu stymuluje popyt poprzez wydatki budżetowe. Wiele się osób nas zrzyma, ale wydaje mi się, że poczekajmy. Spokojnie. A myśli pan, że to wystarczy, żeby Polacy decydowali się na więcej dzieci? Mam nadzieję, chciałbym bardzo. Proszę pamiętać, że w Polsce następuje ogromna degradacja instytucji publicznych właśnie przez brak dzieci. To, co może z państwa punktu widzenia trójmiejskiego jest trudnością. Co to znaczy degradacja instytucji publicznych? No proszę sobie wyobrazić, że są gminy, w których teraz dzisiaj się zastanawiają, czy będzie pierwsza klasa, czy nie. To nie jest science fiction. Jeżeli nie ma klasy, nie ma pracy dla nauczyciela, tak naprawdę nie ma szkoły, bo przecież ta klasa kroczy przez kolejne 6 lat i potem gimnazjum. Jeżeli nie ma tych dzieci, potem jest problem z przychodnią, potem jest problem z innymi instytucjami, które zajmują się tak naprawdę. Wzrost gospodarczy, dzietność i wydatki rodziców to jest główny clou dzisiaj funkcjonowania samorządów. Tak naprawdę bez dzieci, bez rodzin nie ma sensu funkcjonowania niektórych małych gmin. To trzeba sobie też będzie uczciwie powiedzieć. Skoro pan mówi o oświacie, bo dzisiaj tu rozmawiamy ze słuchaczami o tym, na co wydadzą te 500 zł, to była też taka informacja, że na przykład na prywatny żłobek, bo do publicznego nie ma szansy dostać się dziecko. Pan ma jakieś publiczne żłobki? Dwa. I co roku robię. W zeszłym roku zgłosiłem się, zrobiłem przy szkole i teraz w tym roku drugi. Nie było żadnych problemów, żeby zgłosić. Tylko 8 samorządów z terytorium województwa pomorskiego zgłosiło się w publiczne żłobki. A zapotrzebowanie jest ogromne. Na ogromne. Ile dzieci? Gdybym z sąsiednich gmin przychodzą do mnie, składają wnioski po to, żeby móc być w żłobku. Co prawda mogliśmy tylko 15 miejsc, 15 i 15, będziemy mieli 30, ale w przyszłym roku też będę kolejne żłobek chciał robić. To jest niewątpliwie przygotowanie dzieci do takiego startu edukacyjnego. Trochę daje im taką przewagę edukacyjną, ale też i, tak jak mówię, zakotwicza te dzieci w systemie publicznym. U mnie te żłobki są dość tanie. Rodziny wielodzietne mają zniżkę wynikającą z funkcjonowania. Wydaje mi się, że to też w jakimś stopniu napędza. Ja mam 5 przedszkoli, prawda, 6 publiczne, które funkcjonuje jako samodzielne jednostkę przy każdej szkole i teraz 2 żłobki. To jest ogromny wydatek, ogromny koszt dla mojego samorządu, ale jednak uważam, że instytucja publiczna ma obowiązek zająć się. A pan namawia rodziców, żeby posłali dzieci 6-letnie do pierwszej klasy? Sam, a wasze szkoły są przygotowane? Tak, są przygotowane, ale nie namawiam. Sam obroczyłem dziecko. Dlaczego nie wykorzystać tego potencjału? Znaczy potencjał w sensie, że... Skoro potencjał w szkole jest, jeśli szkoły są przygotowane. Ale mam potencjał w przedszkolu, dlaczego miałbym tutaj... No oczywiście to jest kłopot, dlatego że subwencja będzie mniejsza, prawda? Dotacja do przedszkola jest inna niż subwencja. I nie będzie miejsc dla 3-latków? Ale będzie, nie ma żadnego problemu. Tylko to jest to, jeżeli... Do tej pory było tak, że wraz z niżem demograficznym samorządowcy redukowali ilość miejsc w przedszkolach, szkołach i tak dalej, to teraz dzisiaj stoją przed taką oto sytuacją, że po prostu nie mają gdzie tych miejsc jakby zrobić. Myśmy nie likwidowali przedszkoli, dopłacamy do systemu, utrzymujemy trochę w sposób właśnie taki kęsistowski. Bo uważałem, że na wsi jest równy dostęp, musi być równy jak w mieście i mamy przedszkola 4 wiejskie, prawda, które dobrze funkcjonują, a dzisiaj nie mamy z tym problemu. Dzisiaj też jakby była reforma gimnazjum, ja też nie mam żadnego problemu, bo odkręcam tablicę, przykręcam zespół szkół i u mnie są w tym samym budynku. Nie budowaliśmy nowych instytucji po to, żeby... Przecież to nie tak miało być, pamiętam na początku. Nie tak miało być. Żeby dzieci 6-letnie były z dziećmi 17-letnimi, 16-letnimi. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej, żeby takie dzieci były razem na wsi, w jednym miejscu, gdzie rodzice mogą dojść z tymi dziećmi, niż po prostu je z jednej części gminy na drugiej przewozić, prawda, robić kłopoty, odbiory, dziadkowie na 2 zmiany. No to jest pytanie, prawda, co się bardziej... Chyba że gmina globalnie finansuje dowóz. No zawsze finansuje, ale i tak to jest problem, bo dziecko 6-letnie, które musi być przewiezione z jednego części gminy na drugiej, często po 10 kilometrów, to jest wydatek dla rodziców, nasz wysiłek dla rodziców, bo to muszą być dziadkowie zorganizowani, to dziecko musi godzinę wcześniej wyjechać, trzeba je odebrać, prawda? A wracając do tych świadczeń rodziny 500+, widzi pan jakieś zagrożenia? Oprócz tych technicznych, raczej myślę o takim funkcjonowaniu. Makro? Mhm. Widzę 2 zagrożenia. Pierwsze, to wydaje mi się, że może być kłopot z systemem bankowym. Chciałbym tego uniknąć i... A w jakim sensie? W sensie takim, czy poradzimy sobie z elektronicznym obsługą tych dokumentów. Bo przypomnę państwu, że poza tym papierowym, który myślę, że to będzie 90% pewnie wniosków składanych, to jednak istnieją 4 rodzaje komunikacji kanałów elektronicznych. Tu mam wątpliwości. Ten system empatia, ten wewnętrzny, który jest podobno najsłabszy. To prawda, potwierdzam. Są kłopoty jednak mimo wszystko i też bankowość elektroniczna. To jednak nie wszystkie narzędzia są jeszcze na tyle zgrane. Często jest tak, że wniosek, który idzie z bankowości elektronicznej u nas w ePUAP-ie się nie pojawia i odwrotnie. Mamy kłopoty z komunikacją. Musimy przez to przejść. To jest pierwsze zagrożenie. I drugie zagrożenie, które widzę, które wydaje mi się też dla nas chyba tutaj bardzo istotne, to jest pewne rzeczy związane z tłumaczeniem jakby zakresu tego programu dla osób, które są w rodzinach tych tak zwanych patchworkowych, prawda? Mhm. To chyba tu jednak się zetkniemy z pewnego rodzaju problemami z pieczą, z wychowaniem, prawda? Rozstrzygnięciem, też do pana ministra mówiłem, nie może być tak, że my będziemy rozstrzygali na podstawie oświadczeń rodziców, u kogo jest dziecko, prawda? To jest trochę tutaj kłopot. Wydaje mi się, że tutaj jednak państwo powinno nam trochę pomóc. Zobaczymy, jak będzie w praktyce to funkcjonowało, ale w spornych sprawach może być z tym kłopot. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.